Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. Mam dla Was dzisiaj kombo airdropów. 3 airdropy, Stride, Amber i Char. Zanim zaczniemy jednak, to od razu uprzedzam lojalnie, że airdropy są warte niewiele, także jeżeli nie chcesz tracić czasu, nie oglądaj tego materiału. Natomiast ja myślę, że jestem w obowiązku Was poinformować, jakie airdropy pojawiają się na kosmos ekosystemie, bo w dalszym ciągu to są jakieś darmowe dolary. No i przejdźmy po kolei. Najpierw Stride. Token Stride, projekt Stride. Tutaj rozdawał tego airdropa. Dla kogo on był? Trzy migawki były robione. Migawka pierwsza, 14 sierpnia. Dla stykujących Atom, Osmo, Juno. Atom minimum 10, Osmo minimum 85, Juno minimum 16. Kolejna migawka 19 września. Stars minimum 2800 sztuk. I trzecia migawka 24 października. Minimum 25 sztuk Injective Protocols. Na kosmos ekosystemie jest tak to zrobione, że wystarczy posiadać tylko jeden token. Nie trzeba mieć wszystkich tych tokenów, o których informuje projekt. Po prostu wtedy odpowiedni przydział jest dla nas zrobiony. No i stronka dedykowana do tego jest przygotowana. I taka uwaga, jeżeli chodzi o airdropy, mamy jakiś czas do odbioru, nie trzeba się spieszyć. Przeważnie to jest od miesiąca do trzech miesięcy. Tutaj widzimy licznik tyka 89 dni na to, żeby ten airdrop odebrać. No i jeżeli nie macie w ogóle w portfelu tokena Stride, no to tutaj taki kranik jest przygotowany. Najpierw oczywiście łączymy się tutaj tym portfelem, dodaje nam się nowa sieć. I u mnie tego nie będzie już widać, ale zanim odbierzecie, właśnie ten kranik się tutaj pojawia. Wkleje, kopiujecie sobie adres z portfela Kepler z sieci Stride, wklejacie no i do tego kraniku przechodzicie. i Po kliknięciu wpada wam jakaś tam malutka cząstka po to, żeby móc sklejmować tutaj ten oficjalny airdrop. Wracacie do stronki tej głównej UpStride Zone Airdrop. No i tutaj mamy Start Claiming. Klikamy na Start Claiming. Są trzy zadania do wykonania. Pierwszy taki standardowy claiming, po tym wpadają nam od razu tokeny na portfel i dwa dodatkowe zadania, które uwalniają po czasie, taki vesting jest zrobiony, po czasie kolejną partię tych tokenów, czyli zwykły tutaj staking i liquid staking. To powoduje, że zostaną po czasie uwolnione kolejne partie tego tokena. Gdzie można sprzedać ten token, jakbyście chcieli? No to jest on dostępny na Frontier Osmosis Zone. I tam można ewentualnie go sprzedać. Przechodzimy do drugiego airdropa. Kolejny airdrop to jest Amber. Snapshot był, czyli migawka robiana była 25 czerwca. Dla tych, którzy mieli Secret Network stakingu 44,44 44 sztuki. I tutaj z tego co, z tej informacji wynika, że to będzie fair drop, czyli dla każdego walletu będzie taka sama ilość chyba przydzielona, 0,2 tokena. Dlaczego tak mało? Otóż total supply jest bardzo mały, tu jest tylko przewidziane 8888 sztuk. Bonus ma być dla tych, którzy stake'owali u Amber Etau, u tego walidatora, ma być jeszcze jakiś bonusik dodany. <laughs> I przepraszam, i tutaj... Claiming jest przewidziany na dzień jutrzejszy, bo ja dzisiaj nagrywam, 23 jest, a tutaj claiming jest na 24 listopada, będzie pewnie jakaś dedykowana do tego strona, wrzucę Wam info na Twitterze czy na Telegramie, będzie można ewentualnie, jeżeli ktoś miał tego Secret Networka, claimować to. I przechodzimy do trzeciego airdropa, tutaj też zastrzegam, że robić sobie prywatny research, jeżeli chodzi o airdropy, ponieważ jest tutaj taka zagadka. No tutaj nie działa mi teraz stronka Juno Tools. Stronka Juno Tools to są moi drodzy z dla tych, którzy stejkują Juno i tu od czasu do czasu na tej stronie pojawiają się airdropy. Pojawił się nowy airdrop, tego nie widać, bo tutaj coś się wykrzaczyła strona. Token Char. No i tutaj na GitHubie ja sobie odnalazłem takie informacje. 18 listopada była robiona migawka dla tych, którzy mieli minimum 50 Juno w stakingu. Jest to tutaj taki kołowy wykres, dla kogo się ten airdrop należał właśnie dla Juno Stakerów 50%, ale też neta Stakerzy Raccoon czy Levana Dragons. Ile jakiej minimum to tutaj już nie wiem, musielibyście zajrzeć do nich na Discorda. I, I natomiast jest tutaj na Juno Tools możliwość odbioru. Klikacie Claim i po tym jak klikniecie Claim, przenosi Was do, strunku, gdzie, do strony, gdzie sobie dalej claimujemy, Cały czas jesteśmy na, te, na tej samej stronie życiasna i obok powinien być też Add tokens. To spowoduje, że dodaje wam się, żeby się wam wyświetlił ten token, wyświetli wam się w portfelu Kepler na sieci Juno. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w samym portfelu. Natomiast stronka, tak jak widzicie, wszedł, w tej chwili mi nie działa, nie wiem dlaczego, jest jakiś problem. Natomiast być może jak wy będziecie to robić, to tutaj o i tutaj ten token czar jest widoczny. Tu są jakieś inne tokeny, gdzieś też klejmowałem, Na razie one ani nie jest nie, nie możliwość ich sprzedaży, ani w zasadzie nic z nimi nie można zrobić. No takie tokeny też się zdarzają. Wiem, że jest stronka dedykowana do tego, żeby ten token czar wrzucić w staking i tam niby mamy mieć dywidendy w postaci tokena Juno. Natomiast ja jeszcze tam nie wchodzę, ostrożnie podchodzę do tego projektu. Sam AirDrop sobie sklejmowałem, bo być może będzie można go później gdzieś tam sprzedać, natomiast na razie na tamtą stronę nie wchodzę i nie działam. Takie jest moje podejście indywidualne, ale Wy, tak jak mówię, robicie sobie prywatny research i podejmujecie dalej jakieś kroki w związku z powyższym. Takie airdropy niestety niewiele warte, no nie jest to jak wcześniej token TORI, czy token REBUS, który na wysokim oprocentzie nam pracował, czy chociażby wcześniej token EVMOS i takie się też będą niestety airdropy zdarzały. No tutaj na to wpływu nie mamy, tak projekty sobie to wymyślają. I takie projekty również się na sieci kosmos będą pojawiały. A ja myślę, że mam w obowiązku Was również poinformować o takich airdropach. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam do kolejnych. Dzięki, cześć.